Miły dzień dobry, pirat Wojtek wita was na kolejnym Sztorm Bajaniu. Chciałbym się dzisiaj z wami przenieść 500 lat w czasie wstecz. Wtedy na świecie nie było jeszcze ani samolotów, ani statków motorowych. I wtedy żaglowce były podstawowym środkiem transportu na oceanach. Jeśli ktoś chciał popłynąć na przykład z Europy do Ameryki albo do Australii, musiał płynąć żaglowcem. Na żaglowcu pierwszy przepłynął Ocean Atlantycki z Portugalii do Ameryki włoski żeglarz Krzysztof Kolumb. Było to 528 lat temu. Potem jeszcze przez 12 lat trzykrotnie pokonał tę trasę, przebywał dość długo w rejonie Wysp Karaibskich, popłynął też na północne brzegi Ameryki Południowej. Był bardzo sławnym żeglarzem, na tych ekspedycjach bardzo się wzbogacił. Ale 30 lat później kolejny bardzo wielki kapitan, Ferdynand Magellan, z wyprawą 5 statków opłynął Ziemię dookoła. Wprawdzie Magellan po drodze niestety został zabity na wyspach Filipinach, ale członkowie jego wyprawy wrócili tylko na jednym statku do Hiszpanii po niemal 3 latach żeglugi. Mój przyjaciel, czeski żeglarz, a nie wiem, czy wiecie, że żeglarz po czesku to jest morepławec. Czeski żeglarz Ruda Krautschneider zawsze marzył o wyprawie żaglowcem szlakiem Ferdynanda Magellana. Wiele lat temu znalazł w Kołobrzegu niedokończony kadłub drewnianego żaglowca, którego budowę rozpoczął w 1969 roku Janusz Kirszak wraz z grupą entuzjastów. Ruda zdecydował się ukończyć budowę tego żaglowca. Pewnie nie wiecie, ale Ruda jest z zawodu drwalem, rąbie drzewa w lesie. I jak tylko zdecydował się na kontynuację budowy żaglowca, rozpoczął wyrąb drzew w Górach Orlickich w Czechach i pociął je na deski. Odpowiednio wcześnie przygotował też specjalne pnie drzew na maszty przyszłego żaglowca. Ruda zaraził tym pomysłem wielu ludzi. Wielu ludzi przychodziło do niego na budowę żaglowca i pomagało mu budować. Przyjeżdżali tam ludzie z całych Czech, ale także z zagranicy, podróżnicy, romantycy, poszukiwacze silnych wrażeń. Ruda przyjął zasadę, że kto chce ze mną popłynąć na żaglowcu, musi ze mną budować i ten statek, albo możemy powiedzieć jacht. Przez tą budowę przewinęło się kilkaset osób, ale tylko 12 z nich po 3 latach wyruszyło na tym żaglowcu w rejs dookoła świata. Ruda nazwał ten żaglowiec Victoria, bo był podobny do żaglowca Victoria, na którym Magellan opłynął Ziemię. Przez prawie rok płynęli po Atlantyku bez silnika, tylko na żaglach. A pamiętajcie, że ten żaglowiec waży ponad 50 ton. I długość ma razem z bugszprytem 22,5 metra, jest 5 metrów szeroki, żagli koło 150 metrów kwadratowych. Może na nim pływać kilkanaście osób, ale potrzebne jest minimum 3 osoby do tego, żeby go obsłużyć. Ten żaglowiec ma w stępce umieszczone 20 ton balastu, a na dziobie tego żaglowca Ruda polecił wyrzeźbić galion.
Taka była tradycja w wiekach średnich, że na dziobie żaglowca umieszczano popiersie pięknej kobiety, która miała chronić żaglowiec przed sztormami i przed burzami. Na żaglowcu Wiktoria był jeszcze starego typu kompas, bardzo szeroki kompas. No bywało różnie, czasem na ten kompas siadały ptaki. Tutaj na zdjęciu macie rybitwę, która przyleciała i siadła sobie na kompasie. Ponieważ Ruda planował długi, wieloletni rejs, na jachcie była też mała biblioteczka. Ponieważ pływali na jachcie ludzie różnej narodowości, głównie Czesi, to były tam książki czeskie, ale także polskie, angielskie, francuskie. Załoga w przerwach między pracami na jachcie miała trochę czasu dla siebie. Czasem czytali te książki, czasem grali w szachy. No i po 3 latach od czasu, kiedy rozpoczęli budowę, żaglowiec Wiktoria został zwodowany, przeprowadzono pierwsze próby i ruszyli w świat. Wiktoria z czeską załogą w ciągu 5 lat opłynęła Magellanowym szlakiem świat dookoła. A w sierpniu 2009 roku Ruda przechrzcił ten jacht. Nazwał go na cześć sławnego pirata i korsarza Francisa Drake'a, Wiktoria Golden Hind. Golden Hind znaczy po angielsku złota łania. I tak właśnie nazywał się żaglowiec korsarza Francisa Drake'a. Drake pływał tą złotą łanią około 450 lat temu. No i złota łania, trzeba powiedzieć, była większą łodzią niż Wiktoria. No ale taką nazwę nadał Ruda swojemu żaglowcowi. W sierpniu 2009 roku już jako Wiktoria Golden Hind żaglowiec popłynął z Europy przez Atlantyk na wyspy Zielonego Przylądka, a potem na wyspy Karaibskie. Miałem to szczęście, że płynąłem Wiktorią z Karaibów przez Ocean Atlantycki na wyspy Azory. Poleciałem samolotem na wyspę San Martin, spotkałem się z załogą. Oczywiście trzeba było żaglowiec do takiego długiego rejsu przygotować, więc sprawdzaliśmy wszystkie żagle, cerowaliśmy żagle, poprawialiśmy żagle na rejach. No i jak już wszystko było gotowe, zrobiliśmy pierwsze próby, no i rozpoczęliśmy rejs w kierunku Wysp Azorskich i w kierunku Europy. Ale o tym opowiem Wam w następnym odcinku.